co komu kaplica na wieży obronnej? Ile trzeba było mieć wsi, żeby zbudować swój prywatny zamek? Jak to się stało, że taki mały zameczek przetrwał, kiedy inne, okazalsze, legły w gruzach? To historia jednego obiektu, który od momentu swojego powstania aż do II wojny światowej pozostawał w prywatnych rękach i zachował się w niemal niezmienionym stanie. Zaczynamy szturm na sztukę. Zamek w Oporowie od początku swojego istnienia był siedzibą prywatną. Jego wzniesienie na sztucznej wyspie otoczonej fosą było wyzwaniem zarówno architektonicznym, jak i finansowym. Kogo było stać na taką inwestycję? Biedny rycerz był posiadaczem jedynie części wsi. Byli też tacy, którzy nie posiadali w ogóle ziemi. Wtedy oni pełnili określone funkcje na dworach, na przykład zbrojnych, albo jakieś funkcje inne, służebne. Siedziba biednego rycerza nie miała jakiejś wyszukanej formy. Był to najczęściej drewniany dwór, otoczony jakąś przeszkodą terenową, na przykład drewnianym płotem. W przypadku bogatszych rycerzy ich siedziba była to najczęściej wieża albo murowany dwór. Budowla ta usytuowana była na usypanym kopcu, otoczonym jakąś formą obrony, na przykład palisadą oraz w wielu przypadkach fosą. Najbogatsi rycerze, czyli możnowładcy, posiadali kilkanaście, kilkadziesiąt wsi, często mieli prywatne miasto i najczęściej mieszkali w zamku. Sama tylko murowana wieża mieszkalna, uważana wraz z okalającymi ją drewnianymi zabudowaniami za zamek, kosztowała od 2 do 3 tysięcy grzywien, co odpowiadało wartości nawet 350 kg srebra. Dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że zanim w Oporowie wzniesiono zamek, ród Oporowskich dysponował drewnianym dworem. Pod domkiem szwajcarskim archeolodzy znaleźli pozostałości po dworze XIV wieku. Dwór ten wyposażony był w ogrzewanie centralne. Piec taki był niezwykle drogą nowinką techniczną w tamtych czasach. Świadczy to o tym, że Oporowscy byli dość majętnym rodem. Pierwszym przedstawicielem rodu Oporowskich, którego stać było na zamek, był Mikołaj, wojewoda łęczycki i dworzanin króla Władysława Jagiełły. Wojewoda wodził wojów, a więc dowodził wojskiem w imieniu króla. Jednak za czasów Jagiełły stanowisko wojewody to już tylko funkcje ministerialne. Mikołaj był po prostu sprawnym administratorem, cenionym za swoją służbę. Zdobył on dla Oporowa prawa miejskie, a co dla nas najważniejsze, rozpoczął budowę murowanego zamku od tej wieży mieszkalno-obronnej. Zamek z czasów Mikołaja Oporowskiego był typową siedzibą rycerską. Pełnił funkcje mieszkalne, stanowił centrum zarządu dóbr, zapewniał też właścicielom bezpieczeństwo. Nie był twierdzą. Bronił raczej przed rozzłoszczonym sąsiadem niż nieprzyjacielską armią. Jego funkcja była w dużej mierze symboliczna. Pokazywał, kto naprawdę jest panem okolicznych ziem. Pierwotnie wieżę zamkową wzniesiono na sztucznej wyspie na jednej z odnóg rzeki Słudwi. Budowa na podmokłym terenie przede wszystkim wymagała zadbania o statykę murów. W południowej części wyspy odkryto takie palowanie, które miało na celu wzmocnienie gruntu. Pale przykryte były warstwą gliny, a następnie obszar ten został wybrukowany. Mimo ogromnych nakładów finansowych i pracy włożonej w zabezpieczenie fundamentów, podmokły teren sprawiał budowniczym olbrzymie trudności. W
W konsekwencji zamkowe mury osuwały się w różnym tempie, powodując pęknięcia. Jedna ze ścian zamku przekrzywiła się jeszcze w czasie budowy. Nie mówiąc już o regularnie zalewanych piwnicach. Wieża Mikołaja Oporowskiego została wzniesiona na fundamencie kamiennym, ale jej głównym budulcem pozostawała cegła. W średniowieczu ten materiał budowlany był bardzo kosztowny. Ponieważ w pobliżu Oporowa brak ośrodków miejskich, z których można by cegłę sprowadzić, możemy sądzić, że Mikołaj Oporowski założył także cegielnię. Nie ma śladów po przyporach we wschodniej części obiektu, co może świadczyć o tym, iż od początku planowano otoczyć wieżę murem. Rozbudowę zamku przerwała śmierć Mikołaja. Podział majątku wywołał spór w rodzinie. Zgodnie z tradycją, zamek Mikołaja miał przypaść wdowie. Jeden z jej synów, Stefan, najwyraźniej nie mógł się pogodzić z takim podziałem spadku. Najechał na zameczek swojej matki i brutalnie go splądrował, kradnąc nawet ubrania po ojcu. Rozbudowę zamku po Mikołaju prowadził Władysław Oporowski. Piastował różne urzędy kościelne. Najważniejsze z nich to biskupstwo włocławskie i arcybiskupstwo gnieźnieńskie. W wyniku podziału dóbr z 1428 roku zamek przechodzi w ręce Władysława Oporowskiego. Kontynuuje on dzieło ojca, wznosząc obok starszej wieży mieszkalnej główny dom zamkowy. Pierwotnie miał on stanąć przy murze wschodnim, jednakże Władysław decyduje się przenieść główną siedzibę pod mur południowy. Zyskał dzięki temu lepsze nasłonecznienie swojej siedziby oraz powiększył reprezentacyjną przestrzeń dziedzińca. Zastanawiająca jest kolejna modyfikacja architektoniczna na zamku – powiększenie okien. Z jednej strony do zamkowych wnętrz dostawało się więcej światła, ale z drugiej powiększone otwory okienne osłabiały funkcje obronne. Okna nie mogły już służyć jako strzelnice. O ile istnienie kaplicy w zamku należącym do biskupa nie może dziwić, o tyle jej posadowienie na baszcie obronnej jest dość zaskakujące. Baszta miała za zadanie bronić wschodniego muru obronnego przy pomocy broni palnej. Jednakże posadowienie na niej kaplicy znacznie ograniczało jej możliwości obronne. Po 5 minutach ostrzału załoga w kłębach dymu prochowego zwyczajnie by się udusiła. Podsumowując, Władysław zadbał o nasłonecznienie swojego domu, przenosząc go na stronę południową oraz zastępując otwory strzelnicze dużymi, jasnymi oknami. Umieszczając natomiast kaplicę na wieży obronnej, praktycznie unieważnił jej podstawową funkcję. Jaka myśl kryła się za tymi kontrowersyjnymi zmianami architektonicznymi? We wszystkich tych modyfikacjach, obniżających de facto obronność zamku, chodziło o jedno – znaczenia symboliczne. Umieszczając kaplicę na wieży, Władysław Oporowski, biskup, pokazywał, że powierza obronę swojego rodowego gniazda samemu Bogu. Według legendy, Władysław Oporowski miał wybudować także podziemne, ukryte przejście z zamku do pobliskiego klasztoru ojców Paulinów. Po latach miała je odkryć oporowska kasztelanka, która była zakochana w miejscowym przeorze. W tunelu miało dochodzić do spotkań kochanków, lecz pewnego razu owo przejście zawaliło się, grzebiąc na zawsze zakochanych. Nie jest jasne, czy ich śmierć spowodowana była gniewem bożym, czy też mężowskim. Według legend do dziś można usłyszeć jęki nieszczęsnych kochanków, dochodzących zza zamkowej kaplicy.
Zamek był zdobyty i ograbiony w czasie potopu szwedzkiego, ale uniknął zniszczenia. Kolejni właściciele od czasów oporowskich aż do II wojny światowej wprowadzili niewiele zmian na zamku wzniesionym przez Władysława. Powstał budynek w bramnej części zamku, łączący komnatę wieży zachodniej z komnatami domu mieszkalnego. Zlikwidowano most zwodzony, w miejsce którego powstał zapewne nasyp ziemny, połączony mostem stałym z przeciwległym brzegiem fosy, oraz tak zwany kredens, przybudówka do wieży. Przebudowy prowadzone przez kolejnych właścicieli Oporowa były niekiedy nieco dyskusyjne. W latach 40. XIX wieku, za czasów Orsettich, zamek był chyba za mało gotycki, bo przebudowano go w stylu neogotyckim. Wzniesiono wówczas na zamku nowe budynki administracyjne i gospodarcze, w tym ten dom dla służby, który swoimi ceglanymi murami wdzięcznie koresponduje z dawną siedzibą Oporowskich. Od momentu swego powstania, aż do II wojny światowej, zamek pozostawał w rękach prywatnych. Nie tylko nie został zniszczony, ale też był stale zamieszkały. Te same piece i kominki zamkowe grzały mieszkańców przez 300 lat. Obecnie na zamku mieści się muzeum. Organizowane też są konferencje, sympozja, plenery malarskie i fotograficzne, rekonstrukcje historyczne, a także wesela. Zamek w Oporowie zagrał również w serialu Ekstradycja oraz filmie Andrzeja Wajdy Pan Tadeusz. Oporowski zamek był świadkiem końca ery zamków. Powstał już nie jako warownia, ale jako mieszkanie. Kaplica w wieży ostatecznie położyła kres obronnemu charakterowi zamku. Paradoksalnie, to właśnie dzięki temu, że nie był obronnym zamkiem, przetrwał i Szwedów, i II wojnę światową. Jako jeden z nielicznych, zachował się aż do naszych czasów praktycznie nietknięty.